Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj będziemy testować słodycze z Japonii. Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Kochani, więc zaczynamy. Troszkę tutaj opakowań mam różnych słodyczy. Mam nadzieję, że będą mi smakować. Jeszcze większość z nich nie próbowałam, dlatego będzie to test na żywo razem z wami. Na sam początek wezmę się za żelki. Mam tu trzy opakowania żelek. Pierwsze to są truskawkowe. Nie wiem, czy to będą jakieś z sokiem, czy nie w środku. Następnie mam winogronowe. Ponoć winogrono w Japonii bardzo fajnie słodyczek smakuje, więc sprawdzimy to. I jeszcze mam o smaku brzoskwiniowy. Więc zaczynamy otwieranie. Więc zacznijmy od tych truskawkowych. Ogólnie w Japonii wszystkie słodycze mają bardzo ładne opakowania, a jeżeli jest jakieś słodycze są w zbiorowym takim większym opakowaniu, to w środku są takie mniejsze, że możemy sobie podzielić na kilka dni, na przykład na się nie wysuszą chipsy czy coś takiego. Już otwieram te truskawkowe. Pięknie pachną truskawkami. I mają, właściwie nie mają tak kształtu truskawkowego. Są takie. Każdy jest właściwie inny, zaraz wam pokażę. Są większe, mniejsze, widzę. Coś takiego. Bardzo ładnie pachną i testujemy. W ogóle są mięciutkie. I faktycznie czujemy tą truskawkę. Nie czujemy takich bardzo konserwantów, ale taką. Wydaje się wyczuć, że to truskawka. Nie mają w sobie żadnego soku. Ale są bardzo miękkie i zajadałabym się nimi. Zobaczymy, jak będzie z tymi kolejnymi. Winogron zostawię na koniec. Weźmiemy teraz brzoskwinię. Otwieramy. I sprawdzamy, jak wyglądają te brzoskwinowe. O, te zdecydowanie lepiej pachną. To jest taka prawdziwa brzoskwinia, jak zerwana z drzewa. I taki troszkę mają kształt brzoskwiniowy. Ale pięknie pachną. Ja chyba są trochę twardsze niż te truskawkowe. Ale zdecydowanie smak jest intensywniejszy. Więc to na razie numer jeden dla mnie. Rewelacyjna brzoskwinia wymiata. Teraz zostały nam winogronowe żelki. Mam nadzieję, że mnie nie rozczarują. Ale mam nadzieję, że mam na razie smaka na takie żelki. O rany, to jest to. Gdybyście mogli poczuć, to byście wiedzieli, jak to pięknie pachnie. I faktycznie ma kształt winogronka, zobaczcie. Także próbuję. Bardzo dobre. Troszeczkę są twardsze, najmniejsze były z tych wszystkich truskawkowe. I smak faktycznie jest wyczuwalny, gdy jemy, czujemy to winogrono. A jak dla mnie, najlepsze były brzoskwiniowe, później winogrono i na trzecim miejscu truskawka. Jeżeli będziecie mieli okazję, to polecam najbardziej te dwa smaki do spróbowania. Nie pożałujecie, dzisiaj będę się objawiać. Kolejnym produktem, który otrzymałam, jest taki zestaw, nie wiem, z cukierkami o smaku truskawkowym, z jakimś sokiem chyba. Tak wygląda opakowanie. I prawdopodobnie będzie każdy cukierek zapakowany osobno, więc sprawdzamy, jak to będzie wyglądać. Ups! To są takie bardzo malutkie cukierki. Nie wiem, czy uda mi się wam pokazać. Widzicie? One są takie małe. Bardzo ich dużo jest w środku. Wkładam. W ogóle ładnie są ozdobione, takie króliczki. Tu są, nie mogę wam pokazać. Gwiazdeczki. Otwieramy, zobaczymy, jak ten cukierek wygląda. Ojej, jak malutki. Zobaczcie. Jak takie nasze drażetki.
A, twardy. Myślałam, że będzie miękki. Wtedy będzie sok, a to jest bardzo twardy. Ogólnie myślałam, że będzie w środku sok. A ten cukierek jest twardy. Ma jakby taki proszek, coś jak nasze orężady do picia wsypuje, co się wsypuje do wody. Ale spodziewałam się takiej eksplozji. Jakieś na przykład musujące cukierki, ale tutaj są różne smaki, ale przeważnie czuć tą właśnie truskawkowy smak. No ale jest dość twardy, ma tą powłokę tak jak landrynek. Fajne, ale trzeba je jednak ssać, bo jak się rozgryza, to są naprawdę twarde, możemy sobie zęby połamać. Ale na pewno, jeżeli bym teraz nie nagrywała filmu i bym go jadła normalnie, nie tak na szybko, żeby wam powiedzieć co oni sądzą, żeby ten filmik nie trwał długo, no to myślę, że zajadałabym się nimi, bo ten w środku właśnie smak truskawkowy jest bardzo intensywny i go czuć, zdecydowanie go czuć. Żeby nam nie było tak słodko tych słodyczy, wezmę coś słonego prawdopodobnie, bo oczywiście nie wiem co to jest dokładnie. Wydaje mi się, że to będą takie jakby solone paluszki, wygląda to tak. To są mniejsze opakowania w środku, bardzo ładne opakowania, w ogóle mają w Japonii takie kolorowe, ozdobne. Otwieramy. To jest 6 takich małych opakowań. Tam chyba są nawet orzeszki, jak dobrze widzę. Jakieś paluszki. Sprawdźmy. Bardzo pachnie orzechowo. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Są różne. Są orzeszki, są jakby paluszki takie podwójne, prażone. Zacznijmy może od tych takich paluszek. Mam nadzieję, że to są paluszki. Dziwne. One chyba są o smaku owoców morza. Ja nie lubię owoców morza. Niby wydaje mi się, że są pomidorowe po tym rysunku. Ale nie wiem. Jeżeli ktoś wie, dajcie znać. Ale ogólnie pomimo, że wydaje mi się, że smakują trochę jak owoce morza, no to zajadałabym się nimi na jakiś film. Fajna sprawa. Zobaczę teraz te orzeszki. To chyba są orzeszki zwykłe ziemne. Mało solone. Ale smakują tak samo jak nasze. Ale jadłabym, to wciąga. Naprawdę to wciąga. Bardzo dobre. Więcej jem, no się przyzwyczajam do tego smaku, tego nie znam. I jem, i jem. Tych dwóch ja wziąłem dwa naraz. Faktycznie czuć ten pomidorowy smak, taki bardziej keczupowy. I... pysznym. Jezu, uzależniłam się od tego. Dobra, jeszcze dwa, żebyście się nie zanudzili. Rewelacja, jadłem i jadłem, dobra. Jeszcze mamy trzy rzeczy do przetestowania, więc nie mogę się opychać. Następną rzeczą, słodyczą, raczej nie, są to kasztany. Nigdy osobiście nie jadam kasztanów, nigdy nie przygotowywałam, więc nie mam pojęcia, jak one smakują. Wydaje mi się, że będą mączyste, nie mam pojęcia. Więc zobaczymy, jak one wyglądają w środku. W środku mamy mniejsze opakowanie w takim złotym kolorze. Jest ich trzy. Tak, są trzy opakowania takie złote. Nie będę tego wyciągać. I otwieramy, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie smakować.
Coś mi ten zapach przypomina. Tleżone orzechy. Nie do końca. Zresztą pokażę, jak one wyglądają. Tak wyglądają. O Jezus, spadł mi jeden. Sobie podniosę. I próbujemy, może wezmę ten taki mniejszy, w razie czego. Taki. Fajnie zapach mają. Serio? Bo... Dobra. Smak mają, jakbyście jedli ziemniaki, takie zimne ziemniaki, takie mączyste, tak myślałam. No jakoś sobie... Nie. Zdecydowanie nie. To nie jest mój smak. Okropnie smakuje. Jakbyście jedli takie ziemniaki zimne, troszkę, nie wiem, nawet nie ma to żadnego orzechowego smaku, żadnego. Kompletnie jest bez smaku, że tak powiem, tylko wiecie, że jakoś coś jecie o fakturze ziemniaka. Dziwne, myślałam, że będzie chociaż trochę chrupiące. Chociaż przypuszczałam, że może być to taki smak ziemniaczany, ale zdecydowanie to nie jest na mnie, już nigdy nie ruszę żadnych kasztanów. Ale na pewno wiem, komu zasmakuje i przekażę je dalej. Mam nadzieję, że dwie ostatnie rzeczy, jakie mi tu zostały, będą o wiele lepsze. My zacznijmy może na osłodzenie od lizaków. Mamy lizaki w takim ładnym opakowaniu. I prawdopodobnie mamy tutaj trzy smaki. Będzie to truskawka, pomarańcz, winogrono i jabłko. Tutaj mamy określone, więc po obrazku możemy się domyślić. Otwieramy. Teraz wam pokażę, jak one wyglądają. Myślałam, że jabłko będzie zielone. Będzie chociaż zielone lizak, a to większość kolorów jest takich samych. Czekaj, to muszę wysypać, teraz poszukam. Mówiłam, że będą cztery smaki, prawda? I mamy cztery. Mamy tu jabłkowy, winogronowy, truskawka i jabłko. I pomarańcza. I na każdym tym lizaku macie taką łapkę odbitą. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Może zaraz jak otworzę, to sobie przerzucę te lizaki. I ja spróbuję winogronowy. Pachną jak żelki, troszkę mniej. Tu mam serduszko na nim. Więc spróbujemy. Rewelacja. Naprawdę bardzo dobre. Smak jest taki bardzo intensywny, nie sztuczny, jak czasem u nas się zdarza. I nie czuję tylko mocnego cukru. Powiem wam, że przepyszne. Jadłabym. I fajne jest to, że one nie są takie wielkie. Niektóre u nas lizaki są takie duże. Ja przeważnie już mi się nudzi po jakimś czasie jedzenie. Ale te? Rewelacja. Dobra. Zostawiam sobie go na później. I przejdźmy do ostatniej rzeczy. Mam nadzieję, że nie najgorsze, bo najbardziej się jej obawiam. Ostatnia rzecz, jaką najbardziej się obawiam, jest to konserwa rybna. Ja tak nie za bardzo przepadam za konserwami, a szczególnie rybami. I właściwie nie wiem, co to jest za ryba. Wygląda to tak. Tu macie przód. I właściwie nic tu nie mamy takiego po polsku, po angielsku, nic, więc nie mam pojęcia. Aż się boję, co to będzie, więc otwieramy. O Jezu. Mam nadzieję, że będzie dobre. Nic nie czuć jeszcze. Ciężko otworzyć. Jezu, jaka ryba. O! Nie wiem. Zobaczcie, jak to wygląda. To kawałki ryby. Ja ogólnie nie lubię ryb w takich puszkach, ale u mnie w domu inni lubią, więc
na pewno spróbuję, ale taki na wierzchu w ogóle jest taki tłuszcz, zobaczcie. Nie, to odrzucę. Mam nadzieję, że te ryby są dobre. Ale to jest pyszne. Ja nie lubię ryb, ale to jest rewelacja. Wziąłem tak skromnie, ale teraz sobie... Bardzo dobre. Nieraz u nas w takich rybach, puszkach, one są niewypatroszone i to tak dziwnie strzela pod zębami, to nie jest dla mnie przyjemne, dlatego rzadko jem. Ale to jest bardzo dobra ryba. Tak długo zwlekałam, żeby ją otworzyć, ale... Naprawdę, rewelacja. Energia, ją zjem. Więc odstawiam. I moi drodzy, podsumowując ten filmik. Mam nadzieję, że wam się podobał. Ja się świetnie bawiłam, troszkę stresowałam tymi niedobrymi rzeczami. Dajcie znać, czy jedliście coś z tych rzeczy, czy w ogóle jedliście słodycze z Japonii. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze uda mi się nagrać jakiś filmik tego typu, następną część. Jak dla mnie najbardziej mi smakowało? Smakowały żelki, lizaki oraz te przekąski takie paluszkowe, to były orzeszki, nigdy najlepsze. Później te, te cukierki. I na końcu... A właśnie, o kursy zapomniałam. Więc wiecie co? Teraz podsumowując ten filmik, każdemu produktowi damy punkty. Jaki mi najbardziej smakował? Puszka z konserwatą, co tutaj jedliśmy. Daje 4, więc naprawdę jak dla osoby, która nie lubi ryb, nie je konserw, więc naprawdę rewelacja. Jeżeli chodzi o te cukierki, 4. Na pewno 4. Odejęłam punkt za to, że one są takie twarde. Żelki, 4. Chociaż te winogrono i brzoskwinia, 5. Jeżeli chodzi o lizaki, zdecydowanie 5. Smak jest bardzo intensywny. Czujemy te owocowe eksplozje. Jeżeli chodzi o te przekąski, muszę dać 6. Są rewelacyjne, można się nimi zajadać i nie da się od nich oderwać, jak widzieliście na filmiku. I najgorszy produkt, nasze kasztany. Ile im dam? 2. Niech będzie 2. Nigdy nie jadłam kasztanów, więc warto było spróbować. Zobaczymy, jak też zobaczę, bo nie będę już tego nagrywać, jak inny będzie smakować. I dajcie znać, czy w ogóle jedliście kasztany, takie kupne w sklepie, gdzie możecie sami je przygotować. Dajcie znać, bo jestem ciekawa, jakie się przyrządzę i czy faktycznie mają jakiśkolwiek smak, czy takie mączyste, ziemniaczane. Dajcie znać mi w komentarzach. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że spodobał wam się ten filmik. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych słodyczach, czy byście chcieli je spróbować. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, bo z każdego dnia, z dnia na dzień właśnie jest was coraz więcej, co mnie cieszy i motywuje do dalszego nagrywania i planowania, co byście mogli tutaj zobaczyć. Także do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!